Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w piękny, prawie piękny, prawie słoneczny, prawie uroczy dzień połowy grudnia. Taki pierwszy weekend pomikołajkowy. Mam nadzieję, że dostaliście równie piękny i wspaniały, wymarzony, może mniej lub bardziej, prezent pod Mikołaja, od Mikołaja. I jesteście nie mniej zadowoleni niż ja. Mój prezent był, jest, no, nad wyraz fajny. Wrzucę zdjęcia, zobaczycie. Ja jestem fanem pewnej marki. Jak tylko mogę, no to idę w tym kierunku. Zobaczycie. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz czas na zdjęcia. A ja sobie jadę z pracy. I tak, moi drodzy, w okazji Mikołaja. Jako że w Holandii Mikołaj jest dawany, w sensie prezentów, 5 grudnia. Nie 6, tak jak jest to w Polsce. Ale w przeciwieństwie do polskich, no, holenderski Mikołaj krąży po Holandii, jeśli można go nazwać holenderskim, krąży tutaj już od listopada. Druga połowa listopada już przypływa albo przyjeżdża konno. No i taka tradycja. Do Zandam przypłynął w sporym towarzystwie swoich asystentów, pomocników. I właśnie wszystko jest fajnie. Tradycja, Mikołaj, bla bla bla, rozdawanie prezentów, słodyczy. Widać i czuć, że święta nadchodzą, te klimaty. Jak widzicie, no, przepiękna zima w Holandii, plus jeden. I czarno. Chociaż przez chwileczkę jakiś śnieżek przypruszył. No ale bez szału. To tak jest, tutaj jest normalne. Już w tym momencie rzadko kiedy spada śnieg. Ale nie o tym. Chodzi o świętego Mikołaja. Tak naprawdę największym problemem tutaj, dla co po niektórych, jest asystent świętego Mikołaja, zwany Zwarte Piet. No i wszystko byłoby fajnie. Chodzi ten pomocnik, rozdaje prezenty, które przyniósł Mikołaj. To pomaga. Pomaga świętemu w liczbie jeden bądź więcej tych Zwarte Pietów krąży wokół. Jest wesoło, jest tradycja, jest ok. I co roku jest ten sam problem, że Zwarte Piet jest czarny. Poprawność polityczna dostała w twarz. I co roku jest stękanie i jąkanie się, dlaczego on jest czarny. Dlaczego jest taka tradycja i z roku na rok ten Zwarty Piet był wybielany. Coraz jaśniejszy, coraz bielszy. Do czasu, aż w tym momencie, w tych wyborach wygrał przewodniczący skrajnie prawicowej partii. No i Zwarty Piet na nowo stał się czarny. Ponieważ wychodząc z założenia, że tradycja ma być tradycją, nikt nie będzie mówił, że tradycję trzeba zmieniać i tak ma być i koniec. A tak nawiasem mówiąc, bardzo się ciekawie zapowiada przyszłość w Holandii przy tak skrajnie prawicowym teoretycznie rządzie. On jeszcze nie został utworzony, no niemniej jednak czekamy i patrzymy, co to się będzie działo. Koleś jest skrajnie prawicowy, jest przeciwko muzułmanom, przeciwko emigrantom wszelkiej maści. Najzabawniejsze, że żonę ma Węgierkę. Ale to mu w niczym nie przeszkadza. Więc kolejny obłudny, który tworzy rząd. W każdym bądź razie problemem jest Zwarte Piet i coroczna zawierucha wokół niego, którą to tworzą tak najbardziej albo ci, którzy są skrajnie politycznie poprawni, albo ci, którzy przyjechali i mają najmniej do powiedzenia, ale ze względu na kolor skóry im się to nie podoba. Więc
taka gówno burza w szklance wody. No niemniej jednak Mikołaj jest, pokręci się jeszcze po Holandii trochę. Święta za progiem, już tuż, tuż. Jest piątek. Znaczy przynajmniej oglądacie materiał w piątek. Za tydzień święta. Potem nowy rok. Witaj nowy roku. Nowe możliwości. I tak dalej, i tak dalej. No i 3% podwyżka inflacyjna w Holandii, na którą chyba najbardziej wszyscy czekają. Więc pożyjemy, zobaczymy. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten Mikołaj w tym roku był dla Was fajny. Mam nadzieję, że dla tych, którzy oglądają mnie z Holandii, a wiem, że tacy są, ten Mikołaj też był fajny, też był przyjemny. Bez względu na to, czy był zwarte pit, czy nie był, jakiego koloru był ten zwarte pit. Bo równie dobrze może być zielony, wtedy będzie, że nie lubimy Marsjanów, czy Marsjan, przepraszam. I to też nie powinno być. Żółty, no też kolor. Biały, a już przez pewien czas było Polsce pit. No więc, jak chce się kogoś uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. Pomijając ten dziwny czas, no jest jeszcze tradycyjne oliboli, które też wieszczą nadchodzące święta. I one są chyba nawet wcześniej, przynajmniej wcześniej widziałem w Zandam oliboli niż świętego Mikołaja, który przypłynął rzeką Zan. Więc to chyba taki pierwszy objaw, a oliboli jest takim odpowiednikiem naszych pączków, tylko że nasze pączki są bardziej puszyste i miękkie, a oliboli są takie kulki takiego bardziej ciężkiego ciasta, takiego no... No, ale może być z rodzynkami bądź bez. Tak wygląda budka z oliboli. Jak się pojawiają takie budki, no to akurat przyczepa, albo takie małe stoiska na ulicy, no to już wiemy, że zaraz przyjedzie święty Mikołaj, zaraz będą święta, nawet nie trzeba patrzeć w kalendarz. A oliboli, jak wygląda, to już Wam pokażę. Taka kulka. Hello! No co, zaraz święta. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy przed świętami. Spróbuję coś nagrać, spróbuję coś wymodzić. Jakąś ciekawostkę sobie przypomnieć, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. A ja Wam życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru. Miłego weekendu, bo wiem, że w piątek o 17 na pewno ten materiał się pojawi. Staram się być konsekwentny w tym temacie. Dziękuję, że oglądaliście to do końca. Bardzo spontaniczny materiał, trochę kombinowany. Oczywiście niereżyserowany, oczywiście bez planu. I dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę, że już przeszło 1000 osób subskrybuje mój kanał. Czysto amatorski. Czysto spontaniczny. Ale są wierni oglądacze i to mnie bardzo cieszy. Za co Wam dziękuję. Dziękuję Wam bardzo, że oglądacie, zwłaszcza te materiały, które osiągnęły po kilka tysięcy odtworzeń. Słuchajcie, jestem nadal w szoku, że aż tyle osób chciało to oglądać. Miłe, oby tak dalej. Mam nadzieję, że Was nie przynudzę w następnych materiałach i obiecuję, że będzie trochę więcej niż takie czcze, nie czcze, ale takie gadanie za kierownicą i pokazywanie Zandam, jak ono wygląda tak krążąc po mieście. Przyjdą cieplejsze dni, na pewno ruszymy od Włok, gdzieś pojedziemy, coś zobaczymy, coś sobie opowiemy. Na pewno nie będzie to tak tematyczne, ściśle jak do tej pory, ale podsumowanko na pewno będzie, bo chodzi mi to po głowie, ponieważ ten rok był dość wydajny w wydarzenia. Kilka fajnych
projektów zostało zrobionych, zamkniętych, przejechanych, zobaczonych. No i na przyszły rok też coś mam zamiar pojechać i Wam pokazać i o tym opowiedzieć. Na pewno nie będzie to tak niszowe i specjalistyczne, jak było do tej pory, za co przepraszam, bo trochę przynudziło, widzę po oglądalności. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Jak Wam się podobało, proszę suba, proszę lajka. Dział komentarzy do Waszej dyspozycji, jak zawsze. Dziękuję bardzo, że jesteście. Do zobaczenia. Cześć i czołem.